Cześć Kasiolutki, miło Was tu znowu widzieć na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć temat granusz? O kurde. Grażyn i Januszów i jaki jest amerykański ekwiwalent, jeśli on w ogóle jest. Zaczynamy! Zacznijmy ten odcinek od tego, że myślę, że pejoratywne określenie Janusza i Grażyny, jak jest używane w memach i jako określenie, jest ogólnie niefajne. Jest to niemiłe i formą, mi się wydaje, klasizmu. Grażyny i Janusza jako określenia poznałam niedawno temu, jak zaczęłam pojawiać się w polskim internecie i częściej przebywać w Polsce, ale jest to jednak dla mnie ciekawe, bo mówi to coś o społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie. W Stanach na przykład, i tu jest spoiler całego filmu, nie ma Grażyny i Janusza. Zatem jest Karen i to jest totalnie inna osobowość. Cechy Karen są totalnie inne niż cechy Grażyny i Janusza z powodu tego, że jest inne zaplecze historyczne, inny sposób, w którym społeczeństwo się rozwija. I to jest ciekawe w tym wszystkim dla mnie, więc... Ale wielki robak tu frunął w tej chwili. I to jest właśnie ciekawe w tym wszystkim, więc będę o tym wspominać w tym filmie też. Ogólnie w Stanach mamy bardzo dużo takich imion jako określeń, ale jak mówiłam, są to totalnie inne typy, cechy, totalnie inne ludzie określane tymi imionami jako określenia. Skoro jesteśmy na temacie oszczędnych Januszów i Grażyn, jest to dobry moment, żeby wspomnieć, że dzisiejszy odcinek ma sponsora, który może Wam też oszczędzić kasę. Jest to LadyShops, czyli Cashback Online Service. To znaczy, że podczas zakupów online możecie dostać zwrot części Waszych pieniędzy wydanych przy tych zakupach. Po łatwej i darmowej rejestracji można dostać cashback w ponad 2400 sklepów online w Polsce. Są m.in. sklepy jak Allegro, AliExpress, Pyszne.pl, Booking.com, czyli strony, które jestem pewna, że wielu z Was używa, ponieważ ja je też używam, są użyteczne. W niektórych sklepach jest aż 5-krotny powyższony cashback. Oferty są ograniczone w czasie i jest ograniczona liczba podwyższeń, więc zachęcam do regularnego sprawdzenia oferty, jeśli chcielibyście uzyskać aż do 5-krotnego cashbacku. LadyShops ma też wtyczkę, która informuje, że na danej stronie możecie korzystać z cashbacku, żebyście nie musieli sami sprawdzać za każdym razem, czy tu jest cashback, czy nie. Więc let your best Janusz be your best Janusz i oszczędzajcie, używając LadyShops. Zanim wejdziemy w amerykańskie ekwiwalenty, znaczy nie ma tych ekwiwalentów, ale amerykańskich memów, określeń, imion jako określeń, to pierw zacznijmy od określenia Janusza i Grażyny, ponieważ na podstawie tego będziemy rozmawiać o amerykańskich. Ze słownika polskiego jest wpisane, że Janusz najczęściej wyobrażany jest jako mężczyzna w średnim wieku z wąsem ubranym w biały podkoszulek, czarną skórzaną kurtkę oraz koniecznie białe skarpetki i sandały trzymające reklamówkę z dyskontu. Jednakże każdy tym Januszem może być. Ukazuje małą miasteczkowość, ignorancję oraz święte przekonanie, że ja wiem lepiej. Wszyscy chyba sobie znamy taką osobę, która wie lepiej. W ogóle jestem zdziwiona, że jest wpis w polskim słowniku. Przepraszam za szczekający pies, ale nie mogę zamknąć drzwi. Jest tu za ciepło i nie mam klimy. Było to słowem młodzieżowe. Dalej wpisany jako komentarz w tym samym słowniku. Janusz to mężczyzna w średnim wieku, otyły, z wąsami, którego ulubioną rozrywką jest oglądanie telewizji i picia piwa. Grażyna to niegrzesząca inteligencja, lubująca się w zakupach i plotkach, życiowa partnerka Janusza. Z dalszego researchu Janusz jest to osoba oszczędna, zawsze szukająca najlepsze oferty, które wzdycha, że za komuny było lepiej. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Jest dosyć ciekawe, że nawet dosyć sporo artykułów na temat Janusza i Grażyny potrafią znaleźć. I w jednym z nich przeczytałam, że szczytem motoryzacyjny marzeń Janusza jest Volkswagen Passat. Dlaczego właśnie to auto? W tym stereotypie chodzi prawdopodobnie o stosunek ceny do jakości z domieszką prestiżu. Zapytałam też na moim Instagramie, o co chodzi z Grażyną z Januszem, żebyście wy mi to określili. To było dawno temu, tak z prawie pół roku temu. 4 miesiące dokładnie, bo wczoraj sprawdzałam. Żebyście wy mi określili, żebym lepiej zrozumiała te określenia Grażyna i Janusz. I poskładałam różne wasze odpowiedzi. Grażyna lubi plotkować, niezbyt inteligentna. Ma natapirowane, kręcone na wałkach włosy. Nie ma innych zainteresowań poza zakupami. Lubi wypowiadać się na tematy, o których nic nie wie. Podobnie jak Janusz. Po zbudowaniu sobie taki pełny obraz tych postaci,
Zdecydowanie nie ma takiego ekwiwalentu w Stanach. Nawet jak myślę o swoich znajomych i rodziców swoich znajomych, to nie znam nikogo, kto pasuje do tego stereotypu z Amerykanów. Raczej, jeśli zdarzy się taka osoba, to ktoś, kto przyleciał z Polski. Więc zaciekawiło mnie, dlaczego akurat istnieją takie cechy w Polsce, a nie w Stanach. I też was zapytałam o to, skąd się bierze Grażyna i Janusz. W amerykańskich szkołach też nie mówią? Dobra, to szybko. Nasienie z samca przedostaje się do wnętrza samicy. A nie, czekaj. Najbardziej takie powtarzana odpowiedź była to, że to są konsekwencje komunizmu i biedy, jaka opanowała podczas transformacji ustrojowej. Te cechy też wywodzą się z niskich zarobków i wykształcenia. Tu znowu czytam odpowiedzi z Instagrama waszych. I też konsekwencje mocnej pozycji kościoła. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, konsekwencje komunizmu, konsekwencje mocnej pozycji kościoła, no i niskie zarobki wykształcenia, nie było takiego samego klimatu w Stanach, żeby wykształcić takie cechy. Przejdźmy zatem do najbardziej używanego imiona jako określenie w Stanach, który jest Karen. I popatrzmy na to, jaką osobą jest Karen i skąd Karen się wywodzi. Więc cechy Karen się zmieniły na przestrzeni czasu. Karen jako imię takie używane jako określenie naprawdę można spotkać przez wiele, wiele lat wstecz. Niektórzy twierdzą, że Karen jako określenie wzięło się z filmów Goodfellas, który był w 1990 roku. Po polsku tytuł jest Chłopcy z Ferain. Nigdy tego nie sprawdzałam poprzednio. Where's the stop that I left, Karen? I flushed it down the toilet. Niektórzy mówią, że to jest z filmu Mean Girls, czyli w 2004 roku wydane. So if you're from Africa, why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. A niektórzy mówią, że to imię bierze się z komedii stand-upowej Dane Cook w 2005 roku, gdzie on określa taką koleżankę, którą wszyscy mamy, ale nie za bardzo chcemy ją mieć. There is one person in every group of friends that nobody fucking likes. Every group has a Karen and she's always a bag of douche. Ja jeszcze pamiętam ten sketch. On był bardzo fajny i wszyscy to oglądali, jak byłam wtedy na... Gdzie ja wtedy byłam? Na studiach? Nie, jeszcze nie skończyłam high school. W każdym z tych przypadków jest to taka kobieta z bardzo wkurzającymi cechami. Podejdźcie do tego odcinku jako taka zabawna moja analiza kulturowa, społeczna poprzez memy. Nie bierzcie to na za bardzo poważnie, ale myślę, że jednak jest dużo takich ciekawych wniosek, które można z tego wywnioskować. Przejdźmy do cech Karen. Zbudujmy sobie obraz Karen amerykańskiej. Karen jest to biała kobieta w średnim wieku z asymetrycznym bobem. Ten bob i to, że jest biała, są bardzo ważne, ale ten bob jest kwintesencją wielu, wielu memów o Karen. Jak jest jakiś mem, tak jak w Polsce Janusz jest nosaczem, to w Stanach Karen ma asymetryczny bob. Prosząca o rozmowę z menadżerem, tu chodzi o to, że często podchodzi do klasy robotniczej z pogardą i z tego powodu chce rozmawiać z menadżerem, żeby ponarzekać na klasę roboczniczą, na przykład na pracującego przy kasie młodego kolesia, co się nie pasowało, kupony jej nie zadziałały i chce ponarzekać do menadżera. W tym sensie jest ona przeciwieństwem trochę Grażyny i Janusza, ponieważ jest uprzywilejowana. Dojdziemy do tego. Jest to następny punkt, która jest tak samo uprawniona, uprzywilejowana, jak ona jest ignorantem. Jest to osoba pełna hipokryzji, chamska wobec klasy roboczniczej, co już wspominałam, i ma przekonania nienaukowe, często jest dołączana do Karen cecha antyszczepionkowców, że Karen jest antyszczepionkowcem. Często też dołącza się cechy kobiety po rozwodzie, która wygrała w sądzie prawa do dzieci. Mówi się, że Karen zabrała dzieci i często ma 3 dzieci. Takie szczegółowe detale Karen. Ale zatem Grażyna i Janusz mają Karenę i Seba, to też jest dosyć szczegółowe. Imię Karen najprawdopodobniej został wybrany z powodu tego, że Karen jako imię jest bardzo mocno kojarzone z białymi kobietami w Stanach, a cechy Karen są właśnie cechy białej kobiety z średniej klasy. Jak mówiłam wcześniej, rzeczy socjoekonomiczne i klasa są mocno związane z rasą, więc dlatego tu rasa wchodzi w grę. Jeśli się popatrzy na statystyki Stanów, no to potwierdzam to, co
co mówię, że klasa i status socjoekonomiczny, zarobki są bardzo mocno połączone z rasą. Karen jest pejoratywnym pseudonimem używany dla szerokiego zakresu zachowań mających związek z przywilejami białych kobiet, białych osób. I jest to szczególnie istotne w tym czasie, kiedy tyle się dzieje w Stanach w związku z tematami rasowymi. I imię Karen jest używane przez ludzi, żeby porozmawiać o tym, jak bogaci, a często białe kobiety wprowadzają klasizm i rasizm w taki zabawny sposób, przez memy, przez żarty o Karen. Z ostatnich eventów w Stanach, w którym imię Karen zostało wykorzystane, aby określić osobę w danej sytuacji, to w przypadku na przykład Patricia McCloskey, która kiedy protestujący przechodzili przez jej własność, broniła swój dom razem z mężem, celując broń w protestujących. Czemu? Ponieważ broniła swój wielki pałac, podkreśla to przepaść między bogatymi białymi, a dużo biedniejsi, czarnoskórzy i inni minorities w Stanach, to wydarzenie. A drugi przypadek to Amy Cooper, która zadzwoniła na policję na Christian Cooper. Totalnie przypadek, że mają to samo nazwisko, nie są zapokrewnieni w ogóle. Christian Cooper jest czarnoskórym mężczyzną, który wszedł w werbalną konfrontację z nią, ponieważ nie chciała założyć smycz psu w części parku, gdzie psy mają być na smyczu. Jest to część parku, gdzie birdwatchers przychodzą. Sprawdzałam to słowo wczoraj i totalnie zapomniałam. Ornitologowie czy coś takiego. Dobra, zostańmy przy obserwowaniu ptaków. Jest to część parku, gdzie ptaki przelatują, zatrzymują się i dużo obserwujących ptaków tam obserwuje ptaki, dlatego trzeba mieć psa na smyczu, żeby nie zaatakowali ptaków. Więc weszła w werbalną konfrontację z Christianem Cooperem. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to me. I'm taking pictures and calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. Zaczęła grozić mu, że zadzwoni na policję. W jej wypowiedzi jest wyraźne zrozumienie, że skarżąc się na czarnoskórego mężczyznę do policji, stawia ją w pozycji siły. There is an African American man. I am in Central Park. He is recording me, threatening myself and my dog. I'm being threatened by a man into the ramble. Please send the cops immediately. Jest to taka cechy Karen, takie wykorzystywanie swojego uprzywilejowania w stosunku do osób, którzy nie mają tego samego uprzywilejowania. Jeśli to są biedniejsi, ale się świat, słonko zniknęło. Niezależnie od tego, czy to są biedniejsi, czy w jakiś inny sposób mniej uprzywilejowani ludzie, jak na przykład w inny sposób socjoekonomiczny, lub może po prostu w pracy, kiedy się jest klientem, to trzeba zawsze klienta traktować lepiej, to Karen potrafi wykorzystać też taką sytuację. Karen w porównaniu do Janusza i Grażyny wywodzi się z klasy średniej albo wyżej w kraju, w którym do tej pory każdemu pokoleniowi powodziło się lepiej niż poprzednim, niż swoim rodzicom. Milenialsi w Stanach są pierwszym pokoleniem w Stanach, któremu powodzi się gorzej niż swoim przodkom, niż swoim rodzicom, niż poprzednim pokoleniom. Właśnie tu jest różnica między używaniem Karen, a używaniem Janusza i Grażyny. Pogarda w stosunku do Karen wywodzi się z klasy niższej, od biedniejszych osób do bogatszych. Są to takie cechy bogatej, uprzywilejowanej osoby, a Grażyna i Janusz jest na odwrót. Jest to zazwyczaj pogarda w stosunku do klasy niższej. Czemu? Ponieważ w Polsce się do tej pory nie wiadomo, jak to będzie z wirusem. Żyło coraz lepiej. W Stanach po raz pierwszy w historii żyje się gorzej. I to jest ciekawe. Ja to tak rozważałam przez ostatnie 6 miesięcy. I się przygotowywałam, myśląc o tym. Nie, że przygotowywałam się do tego filmu. A jakby rozważałam to po prostu zmiany społeczne i ekonomiczne w tych dwóch krajach, Polsce i Ameryce. I te memy w jakiś sposób to capture, pojmują te zmiany. Najbardziej popularny mem o Karen, czyli to, że chciałaby porozmawiać z menadżerem, żeby ponarzekać na kogoś z klasy robotniczej, właśnie podkreśla to rosnące napięcie między poprzednimi pokoleniami, którym dosyć dobrze się wydarzyło, lepiej niż swoim przodkom, i pokoleniami młodszymi, milenialsi i Generation Z jak na razie, którym niekoniecznie jest dane dobre życie w porównaniu do swoich rodziców. W angielsku powiedziałabym, że Karen punches down, czyli że wyżywa się na osobach w słabszych pozycjach. Punches down, przy okazji nauczycie się kolokwialnego idiomu amerykańskiego. A
Jeszcze jeden sposób, w którym Karen jest używany w stosunku do ostatnich eventów w Stanach i wirusa, jest to, że Karen jest właśnie tym typem osoby, która by protestowała lockdown, ponieważ jej się należą jej okazje, żeby chodzić do sklepu i do salonu fryzjerskiego. Więc jeszcze jeden sposób używania Karen jako mem. Karen jest najbardziej powszechnym imionem jako określenie w Stanach. Jest też najbardziej wyraźnie określonym określeniem. I co jest ciekawe jest, że nie ma ekwiwalentu czy tam rówieśnika męskiego Karen w Stanach. Tak jak w Polsce jest Janusz i Grażyna i następnie Karen i Sam z Seba, nie ma takiego męskiego rówieśnika Karen. Reszty imion jako określeń są dużo mniej wyraźne, jak wspominałam. Więc przejdźmy przez nie dużo szybciej. Nie będę robić jakiejś tam głębszej analizy, bo najciekawiej jest chyba Przejdźmy szybciej przez resztę imion określeń. Więc zaczynając od Sharon. Sharon jest podobną do Karen. Sharon mogłaby być Karen. W ogóle jest powiedzenie Sharon is Karen, ale to jest na podstawie tego, że sharing is caring, ale też trochę się łączy z tym. Też jest to memem. Jej najwyraźniejsza cecha jest to, że jest bardzo wkurzającą osobą w pracy. Często taka starsza pani, która na przykład nie umie używać drukarki, czy dalej próbuje używać maszyny do faksu. W podobnym klimacie są też Susan, Felicia i Janet. W porównaniu do Karen, Sharon, Susan, Felicia i Janet częściej są używane w pracy jako imiona do memowania osób w pracy, Karen poza pracą. Jest też Becky. Becky jest podobna do Karen w swoim uprzywilejowaniu i ignorancji, ale zazwyczaj jest używane w stosunku do młodszych kobiet. Kocha Starbucks i chodzenie w Uggs, takich kapcio butach, bardzo ciepłych podobno, nie wiem, był wielki szałok tych butów przez jakiś czas. Becky jest uważana jako basic bitch, taka bardzo przewidywalna kobieta, która bierze udział w takich bardzo przewidywalnych trendach, takich najbardziej zastosowanych trendach. Nie jest oryginalna, o to chodzi. Z męskich nie ma takiego middle-aged osoby w średnim wieku, za to jest Kyle i Chad. I oni się różnią. Kyle jest trochę podobny do siebie, tylko w takiej bardziej amerykańskiej wersji. Jest to osoba, która pije energetyki Monster cały czas i potrafi przebić dziurę w ścianie ciosem, ale bierzmy pod uwagę, że to są ściany w amerykańskich domach, czyli z gipsu robione. W Polsce są bardziej porządne te ściany. O tym myślałam, jak pisałam to, że jednak te ciosy w ściany są takim, różnią się między Polską a Stanami. Jest on też wielkim fanem dezodorantu Axe. Jest obliczem jednej strony toksycznej męskości. Jest pełen wściekłości, agresji i ten mem przedstawia taką toksyczną męskość w jakiejś tam odsłonie. What the fuck is up, Kyle? No, what did you say? What the fuck, dude? Step the fuck up, Kyle! Poza Kyle jest jeszcze Chad. Co jest ciekawe w Chad jest, że on też wyeluował, podobnie jak Karen. I teraz najczęściej używany jest Chad jako określenie pośród inceli, czyli involuntary celibates. Po polsku jest to chyba mimowolny celibat. Chad jest używany w ich otoczeniach na Reddit czy na 4chan. I kim jest Chad? Chad jest młody, biały, uprzywilejowany, związany z tendencjami dupka. Jest bardzo przystojny, z wyraźnymi mięśniami. W taki ładny bardzo sposób. Jest bardzo przystojny mężczyzną, który bardzo się podoba kobietom. Pośród inceli mówi, że kobiety na niego lecą. Jest zamożny lub w jakiś sposób utrzymuje status. Raczej należał lub należy do braterstwa w czasie studiów. Dostał BMW na swoje 16 urodziny, czyli podkreślając to uprzywilejowanie. I jest taki płytki, bez za wiele... W sumie nie wiem o tej płytkości, to się zmieniło z czasem. Kiedyś to był taki płytki koleś, który nie miał za wiele ciekawego nic do powiedzenia. To tyle na dzisiejszy odcinek o imionach jako memach. Zastanawiałam się w ogóle cały research i cały odcinek, jak nazwać to imiono memy, imiono określenia. Dajcie mi znać w komentarzach, czy coś was zaskoczyło, czy może znaliście te imiona, czy w ogóle nie znaliście, czy spotykaliście to w internecie. Dziękuję jeszcze LetisUp za sponsorowanie dzisiejszego odcinka i pamiętajcie, żeby sprawdzić linki w opisie. Jest tam też link do wtyczki, którą możecie używać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!